wielu dyskusjach toczonych w sieci na temat orientacji mocowania tarczy w szlifierce kątowej etykietą w górę czy w dół. Pewnie wiesz, że nie wygrała tej debaty żadna z opcji, bo jest inne rozwiązanie tego zagadnienia. Uwaga! Tarczę mocujemy stalowym pierścieniem od strony szlifierki, a po której stronie jest etykieta, jest mało ważne. Jak lubisz czytać etykiety na tarczach, a warto, bo parę ważnych informacji znajduje się na nich, lepiej to zrobić przed użyciem. Okej, to już wiesz, jak mocować prawidłowo tarczę. A teraz pytanie, wiesz po co ten metalowy pierścień? Blaszka wzmacniająca w tarczach szlifierskich ma za zadanie zwiększać ich sztywność i wytrzymałość, co jest szczególnie ważne przy pracy z wysokimi prędkościami obrotowymi. Wysoka prędkość generuje znaczną siłę odśrodkową. Blaszka wzmacniająca pomaga tarczy wytrzymać te siły, zapobiegając jej deformacji lub pęknięciu. Tak więc pierścień to nie tylko wzmocnienie. Zapewnia on większą precyzję cięcia oraz stabilność tarczy, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkownika i efektywności pracy. Obserwuj, komentuj, udostępniaj.